Preghiamo la Madonna. Ave Maria. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Grazie.
Ojciec Święty zbliża się do Bazyliki, gdzie podejmuje posługę sakramentu pokuty. Witajmy Ojca Świętego gestami życzliwości, gestami miłości, a także śpiewem kochajmy Pana w sercu wieku. Buenos días a todos ustedes. Dzień dobry wszystkim. El Señor hoy nos quiere hacer sentir más profundamente su gran misericordia. Pan dzisiaj chce, żebyśmy jeszcze głębiej poczuli Jego, doświadczyli Jego miłosierdzia. Nunca nos alejemos de Jesús. Abyśmy nigdy nie oddalili się od Jezusa. Aunque pensemos que por nuestros pecados o nuestra falta somos lo peor. Nawet wtedy, kiedy myślimy, kiedy nam się wydaje, że ze względu na nasze grzechy jesteśmy najgorsi. Así nos prefiere él. Así su misericordia se derrama. On kocha nas jako takich. W ten sposób także Jego miłosierdzie staje się rzeczywistością dla nas. Aprovechemos este día. Wykorzystajmy ten dzień. Para recibir todos la misericordia de Jesús. Żebyśmy wszyscy mogli otrzymać miłosierdzie Jezusa. Rezamos todos juntos a la Madre de Misericordia. Módlmy się teraz razem do Matki Bożej Miłosiernej. Dios te salve, Maria. Zdrowaś Mario, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amen. E a te specialmente. E por favor, les pido que recen por mí. I bardzo was proszę, módlcie się za mnie.
czwartek. Ojciec Święty jechał z niepełnosprawnymi tramwajem na Błonia. Wczoraj odwiedził chore dzieci w Pakocinie. Dziś także zatrzymuje się przy ciężko chorych, aby ich pobłogosławić. Codziennie to jest znak, iż ojcowskie dłonie Boga, wyrażone ludzkimi dłoniami, są dłoniami miłości i miłosierdzia. Uwielbiajmy Boże miłosierdzie, śpiewając Misericordias Domini. Misericordia, Domine.
Ojciec Święty zajął miejsce w konfesjonale. Bardzo prosimy wszystkich o zajęcie swoich miejsc, o wyciszenie modlitewne i wspieranie wszystkich, którzy korzystają z sakramentu pokuty, naszą modlitwą.
Preghiamo tutti insieme la Madonna. Modlimy się razem do Matki Bożej. Ave Maria. Zdrowaś Mario, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Per favore vi chiedo di pregare per me. Bardzo Was proszę, módlcie się za mnie. Dziękujemy Ojcu Świętemu za obecność w tym sanktuarium. Rektor tego sanktuarium, ksiądz Franciszek Ślusarczyk, przekaże z innymi kapłanami Ojcu Świętemu obraz Jezusa Miłosiernego. Jest to dar od wszystkich, którzy tu pielgrzymują, ale przede wszystkim od spowiedników, którzy w tym sanktuarium służą w konfesjonale i we wszystkich innych miejscach świata. Ojciec Święty tak wiele uczynił, aby w roku miłosierdzia sakrament pokuty był na nowo doceniony. Sprowadził do Rzymu relikwie świętych spowiedników, świętego ojca Pio, świętego Leopolda Mandicza. Posłał na świat misjonarzy miłosierdzia, którym udzielił specjalnych przywilejów. W bulli Misericordiae Vultus napisał, że ci misjonarze miłosierdzia mają być żywym znakiem tego, jak Ojciec przygarnia tych, którzy szukają Jego przebaczenia. Ten obraz w szczególny sposób wyraża wdzięczność wszystkich spowiedników, że Ojciec Święty dołączył tu w Bazylice do tego grona i umocnił wszystkich spowiedników, którzy tę posługę cierpliwie pełnią. Po przyjęciu obrazu Ojciec Święty podejdzie do księgi pamiątkowej tu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, by złożyć na niej podpis, a my modlimy się w jego intencji. Jan Paweł II w roku 2002 tu w Bazylice uczył nas, że Duch Prawdy prowadzi nas drogami miłosierdzia. Tę myśl wyraża pieśń. Prowadź nas, Duchu Prawdy, drogami miłosierdzia. Módlmy się słowami tej pieśni, wzywając Ducha Świętego. Panna
nasz zmartwychwstały, Ciebie w darze przynosi. Ogniem rozpalasz serca, nadzieję światu głosisz. Prowadź nas drogą prawdy, drogami miłosierdzia. Prowadź nas drogą prawdy, drogami miłosierdzia. Mamy tu w Bazylice szczególny motyw, by dziś śpiewać Magnifikat, z Maryją uwielbiać Boga za dar obecności Ojca Świętego i Jego posługę. Śpiewajmy z wiarą i z głębi serca. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego. Jak to już było wspomniane, można tutaj śledzić i uczestniczyć duchowo w dalszej części pielgrzymki papieża. Organizatorzy proszą uczestników znajdujących się na zewnątrz, aby nie przechodzili przez kładkę na drugą stronę, w stronę sanktuarium świętego Jana Pawła II. Można uczestniczyć tutaj przez łączenie się z telewizją. Bóg zapłać wszystkim za uczestnictwo i wspólną modlitwę. W świecie jest postrzegany bardzo dobrze. To kościół Jana Pawła II. Jan Paweł II pokazał światu właśnie tę naszą religijność i przywiązanie do kościoła. No i wszyscy patrzą, tak przynajmniej w moim odczuciu, w rozmowach, wielkim szacunkiem i sympatią dla kościoła polskiego. I uważają, że może kościół polski dawać przykład także dla innych.
chciałbym, żeby tak było. Myślę, że nawet Kościół Polski może jest trochę nawet przeceniany niż niedoceniany w perspektywie światowej, jak to wynika z moich rozmów, z kontaktów z innymi. Czy papież jutro opuszcza już Polskę? Co się zmieni? Czy zmienią się Polacy? Czy zmieni się młodzież? Czy zmienią się wierni? Czy należy się spodziewać, że już we wrześniu, jako owoce Światowych Dni Młodzieży, młodzi ludzie zapukają do seminariów, do zakonów? Oby był to jeden z tych znaków nadziei i także nie tyle może nawet wewnętrznej przemiany, co jakiegoś wewnętrznego otwarcia właśnie na to, co głosił nam Ojciec Święty, co głosi w czasie tej pielgrzymki, co przez Ojca Świętego ukazuje nam sam Jezus Chrystus, kiedy pokazuje, że życie, prawdziwe życie otrzymujemy w Bogu, że jest to życie świadka Chrystusowego, odważnego, pokonującego trudności, że to jest nadzieja także dla współczesnego świata. Kilkakrotnie Ojciec Święty wobec młodych ludzi powiedział: uważajcie, patrzy na was świat. Tyle się mówiło o historii teraz, przy okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. To ja zapytam księdza kardynała na koniec o przyszłość. Jaki będzie Kościół w Polsce, na świecie za 50 lat? To prorokiem nie jestem i to bardzo trudno powiedzieć. Niemniej jednak ja myślę, że Kościół nigdy nie utraci swojej atrakcyjności. No i będą zawsze aktualne te doświadczenia, czy to, co Kościół ma do powiedzenia. W 2000 roku tak napisał o kapłaństwie Jezus. Kapłaństwo Chrystusa nie jest przypadkowe, nie jest zadaniem, którego mógłby On nie podjąć, ale jest wpisane w Jego tożsamość wcielonego Syna, człowieka Boga. Chrystus jest kapłanem wiecznego i powszechnego kapłaństwa, którego figurą i przygotowaniem było kapłaństwo pierwszego przymierza. Od tamtego czasu zmienił się sam status kapłaństwa wśród ludzi. Nie istnieje już inne kapłaństwo, jak tylko jedyne kapłaństwo Chrystusa. Są natomiast różne sposoby uczestnictwa w nim i sprawowania go. Ta refleksja papieża Polaka przypomina nam, że to Chrystus jest źródłem naszej posługi i wzorem, który staramy się naśladować.
Prośmy naszego Mistrza, najwyższego i wiecznego kapłana, byśmy potrafili sprawować naszą posługę według Jego serca, by nasze serca biły w rytm Jego boskiego serca.